Warszawa Jelonki, 26 czerwca 2023 roku, godzina 8.38. Przekaz numer 1292. Bóg Ojciec. Jam jest który jest, Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Tak bardzo was kocham. Tak bardzo miłuję i pragnę, abyście stale podążali za głosem Bożym, nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól, drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli. Tak bardzo chcę i pragnę waszej czystej, świętej wiary, miłości, takiej wielkiej, bez opamiętania. Im więcej jej dla mnie macie. Tym mocniej i tym intensywniej możecie otrzymywać moją świętą opiekę i obronę. Tak bardzo pragnę, abyście mówili do mnie o wszystkim, tak jak się mówi do kochanego taty. Wielu mnie przedstawia surowym, bezwzględnym, bardzo wymagającym tyranem, a ja jestem kochającym, czułym, troskliwym, miłosiernym ojcem. Nie jestem pamiętliwym waszych zaszłości. Pamiętajcie, kochane dziateczki, że cała Trójca Święta jest kochająca, troskliwa, czuła, miłosierna, mająca nieskończenie wiele Bożych przymiotów, czyli Bożych cech charakteru. Cała Trójca Święta musi być jednocześnie wymagająca, surowa, bezwzględna, a to ze względu na bezpieczeństwo istnienia każdego człowieka i anioła. Trójca Święta jest bytem samoistnym, od nas pochodzi wszystko, cokolwiek istnieje, nawet w piekle. Nie mogę pozwolić na zbliżenie się do Boga kogoś zabrudzonego grzechem, nieoczyszczonego. To grozi unicestwieniem takiej duszy ludzkiej i ducha anielskiego. Upadły anioł ma bardzo wysoki poziom pychy, o maksymalnym stopniu nasycenia. Ten grzech popełnili w pełni świadomie, z pełną wiedzą jego przekroczenia. Do tej pory nie znali jeszcze konsekwencji swojego postępowania, bo one do chwili popełnienia przez nich ich grzechów jeszcze nie istniały co muszę uczynić, aby zwrócić waszą uwagę na mnie. Ja tak bardzo mocno was kocham, dlatego wybaczam wam wasze grzechy i przewinienia, które już przebijają sobą niebiosa, podobne do tych, które czynili ludzie Sodomy i Gomory. Boża miłość wam wybacza, ale święta, Boża sprawiedliwość daje coraz mocniejszy sygnał do działania obronnego. Za czasów Sodomy i Gomory nie było jeszcze Maryi, ona to teraz wynagradza za grzeszny świat o wiele bardziej, o wiele intensywniej niż ktokolwiek inny. Dla niej i dla garstki wiernych mi ludzi, którzy modlą się i poszczą, a także się umartwiają, zanoszą to do Bożej dyspozycji czyli do Bożego Skarbca ten świat jeszcze istnieje. To działanie sprawia, że święta, Boża Sprawiedliwość jeszcze nie zaczęła działać, jeszcze nie zaczęła napominać rozszalałą od swoich grzechów, zuchwałą ludzkość. Aniołowie Świętej, Bożej Sprawiedliwości już wykonują pierwsze rozkazy. Trójca Święta i Maryja od wielu lat i dziesięcioleci przekazywała Bożą Wolę, to czego chce, czego pragnie. Woli Bożej słucha jedynie garstka ludzi na całym świecie, niewielu kapłanów i jeszcze mniej biskupów. Wobec wielkiego zaangażowania Maryi, a także wielu z Was, którzy czytają i słuchają słów prawdziwych objawień. Dla nich to jeszcze Boża sprawiedliwość nie uderza w ziemię zbyt mocno na razie wszystko odbywa się pomału delikatnie zaczynają ginąć pierwsze ofiary teraz jest czas na oświetlenie sumień światłem świętej bożej sprawiedliwości trwa już odliczanie do tego wydarzenia decyzja została podjęta wydarzenie z pewnością nastąpi nikomu nie powiem dokładnie kiedy lecz nastąpi z pewnością. Tylko kilka osób na świecie będzie uprzedzonych o tym wydarzeniu na kilka dni naprzód, nim ono nastąpi. Wielu o sobie samych mówi, że są wybrani, prorokami, namaszczonymi, apostołami. Na razie ci ludzie trwają w wielkim zwiedzeniu, jednak nie jest to groźne działanie. W swoim, ale właściwym czasie uzurpatorzy będą przez mnie upomnieni, a światło świętej Bożej sprawiedliwości wskaże im prawdę. Ludzkość coraz mniej wierzy w Boże upomnienia czekają na gromy z nieba na moje ostentacyjne działanie już teraz działa święta boża sprawiedliwość już teraz czyni swoje pierwsze kroki po kolei zdejmowane jest narodowe boże błogosławieństwo które było w krajach ze względu na świętych pochodzących z tych narodów ono zapewniało tym narodom dobry rozwój i pomyślność na miejsce świętego, Bożego błogosławieństwa, wchodzi Boże Przekleństwo. Najmocniej to Boże Przekleństwo jest ściągane przez te narody, w których masowo czynione są grzychy i zbrodnie. Już w miliardy idą ofiary morderstw dzieci nienarodzonych, ich krew od dawna woła o pomstę do nieba. Wielu z tych, którzy mordowali te dzieci poszło już na miejsce wiecznie trwającej pokuty, do jeziora ognia i siarki do piekła. Wielu następnym grozi to samo. Innym poważnym grzechem jest ten sam, za który została zniszczona Sodoma i Gomora, to grzechy homoseksualne, a do nich dołączyła ta część ludzkości, która para się LGBT i temu pokrewnymi. Są to grzechy wołające o pomstę do nieba. Następne złoto eutanazja, ta dobrowolna, to samobójstwo, ta przymuszona to morderstwo. Krew tych osób woła z ziemi do tronu Boga i domaga się reakcji świętej, Bożej Sprawiedliwości. Jest coraz więcej kradzieży, także tej w majstacie prawa. Co chwila uchwalane jest złe prawo, które zabiera nieuczciwie innym, to kradzież. Cały świat ludzi tarza się w grzechach nieczystych, jak świnia w gnojówce. Ten grzech świadomie i podświadomie popełniają nawet wybrani, kapłani, biskupi, wizjonerzy i inni. Część z tych, którzy je popełniali, pokutuje, oczyszcza się z tego w sakramencie pokuty, tym będzie darowane, a tym, którzy nic z tym nie robią, zagraża wieczny pobyt w piekle. Sądy wydają tendencyjne, niesprawiedliwe wyroki, skrzywdzą naczekających na sprawiedliwy wyrok, często przekupieni przez jedną ze stron sporu. Niech nikt nic się nie boi z tych, którzy żyją bogobojnie. Trójca święta nie da się przekupić, zastraszyć szantażować. Jak zacznie się czas działania świętej, Bożej sprawiedliwości znikną narodowe ostatnie Boże błogosławieństwa, a zacznie napływać to, co będzie przynosić Boże przekleństwo. W Kościele świętym to przekleństwo przynosi komunia święta podawana na stojąco do ręki, udzielanie komunii świętej przez świeckich szafarzy i szafarki. Jest to wielkie, ogromne Boże przekleństwo. Mniejszym przekleństwem jest posługa kobiet w prezbiterium, a wielkie wyświęcanie kobiet na kapłanki, diakonki i biskupki. Zapewniam was, tych święceń w oczach Bożych nie ma, nie pozwala na to stanowczo wola Trójcy Świętej. Całość dopełniają grzechy zwykłych ludzi, których część namiętnie kłamie, inni kradną, inni trwają w nieczystości, jeszcze inni trwają w głębokim okultyzmie. Takie zło zalewa również moją umiłowaną Polskę. To idzie do was z zachodu, temu trendowi coraz bardziej bezkrytycznie poddają się moi kapłani i biskupi. Szatan podchodzi do was coraz bliżej, coraz mniej się kryje ze swoim działaniem. Miejscami ludzie posuwają się do otwartego kultu szatana. Za zgodą rządzących do szkół wchodzi przeklęta ideologia LGBT. Zła i złych zachowań uczone są coraz młodsze dzieci. Są już pierwsze kraje, które zabierają rodzicom dzieci za to, że ktoś się tej ideologii sprzeciwia. Nie będę tu przytaczał więcej przykładów, tych jest na tyle dużo, że wam wystarczy do uświadomienia zła. To wystarczy, abyście mogli zrozumieć moje wszelkie podjęte przeze mnie decyzje. Kończy się czas dany wielu narodom, zwłaszcza tam, gdzie grzech króluje, a brak jest dusz ofiar. W tych krajach będzie odczuwany coraz większy brak Bożego błogosławieństwa. Nim zacznę działać, usuwać te grzeszne narody z powierzchni Ziemi, lojalnie ostrzegam, a biorą w tym udział prawie wszystkie kraje Wschodu i Zachodu, lojalnie je napominam. Narastać będą coraz bardziej i bardziej konflikty społeczne, miejscami wybuchnie krwawa łaźnia. Nie mogę już patrzeć na to, co dzieje się w moim świętym kościele katolickim. Nie mogę już błogosławić tym szom świętym, w których są zmienione słowa konsekracji. Tam, gdzie to już jest, nakazuję, aby ludzie tam już nie chodzili, aby nie zbierać na siebie Bożego przekleństwa. Wszędzie tam, gdzie to już jest, dopuszczę rozszalałe żywioły, przyroda, którą stworzyłem, zbuntuje się przeciw Wam. O wiele lepiej jest jeszcze w mojej umiłowanej Polsce. Niestety, także i tu, o ile ludzie się nie nawrócą. Nie odwrócą się od zła, które czynią, także i w Polsce spadnie wiele kar i nieszczęść, a to wszystko będzie dane wam jako moje święte napomnienie. Kto jego usłucha? Kto z was to zrozumie? Dlaczego muszę karać i upominać? Wszystko to dla waszego dobra, zmiana komfortu dotychczasowego życia, wielu z was da do myślenia, a wszelkie złe postępowanie, liczne grzechy wiodą was prostą drogą na wieczne potępienie. Ja nie chcę, abyście tam podążali. Dlatego robię co mogę i zdołam, abyście się opamiętali, nawrócili się, odwrócili się od zła swoich niecnych uczynków. Dlaczego szatan tyle może? To wy sami oddajecie się diabłu w jego szpony, dajecie władzę i moc nad sobą, a on to skrupulatnie wykorzystuje. To wszystko dzieje się przez wasze grzechy, przez wasze upadki, wasze nieodpokutowane ułomności. Nie mogę i nie będę błogosławić waszemu grzechowi, waszym upadkom. Definitywnie zakończył się czas sielanki dla całego globu, czas spokoju. Brak Bożego błogosławieństwa będzie dla wszystkich coraz bardziej odczuwalny. Jeżeli polscy biskupi się nawrócą, zaczną pracować dla mnie, ja zacznę wam znów błogosławić. Jeżeli biskupi się jednak kuprą, pochłonie ich nadchodzący wir wydarzeń, a święta Boża Sprawiedliwość ukaże wam sprawiedliwy sąd, nad nimi i nad wszystkimi, wielu z nich zda relacje ze swojego włodarstwa, a ci z nich, którzy nie będą mieli nic, co by ich usprawiedliwiło, o ile dobroć ludzi ich nie uratuje, swoimi modlitwami, postami i ofiarami, no cóż. Święty Michał Archanią odprowadzi ich na miejsce wiecznie trwającej pokuty, do jeziora ognia i siarki, do piekła. Nie chcę tego, ale czynicie zbyt wiele zła, a ono nie może zostać bez kary. Na miejsce tych, którzy zakończą swoje życie, powołam nowych biskupów, takich, którzy będą chcieli wykonać Bożą wolę. Jeżeli ci nowi będą podobnie działali, jak ich poprzednicy, uczynię z nimi tak samo, jak z ich poprzednikami. Ja was nie straszę, ja was lojalnie ostrzegam. Zmiana pośród was zapoczątkuje zmiany w ludzie wiernym. Zakończy się powodzenie tych, którzy grzeszą, także i oni odczują brak Bożego błogosławieństwa. Nie pozwolę diabłu zbyt długo się cieszyć jego zwycięstwem. Nadchodzący wir wydarzeń pochłonie wiele ofiar, w tym też te niewinne. Ich ofiara złożona Bogu pomoże uratować choć garstkę tych, którzy upadli. Nie pozwolę diabłów wszystkich potępić, będę walczył o was do waszego końca. Dobrze, wierni niech o nic się nie martwią, im zawsze będę błogosławił w taki czy inny sposób. Jeżeli nawet nagle wezmę ich do siebie, to ci nie muszą się o nic martwić, bo ich życie i działanie sprawi, że ich ofiara pomoże uratować wieczność choć tym kilku złym. Żaden rodzic, który bardzo kocha swoje dzieci. Nie chcę tego, aby nie stało się im coś złego, zwłaszcza aby się nie potępili na wieki. Ja jestem, jestem dobrym ojcem, czynię co tylko mogę, aby jak najwięcej was uratować. Bardzo wiele osób ratuje Maryja, zwłaszcza tych, którzy oddają się jej w niewolę miłości, a także w niewolę trójcy świętej przez jej niepokalane serce. Ci oddają wszystko Bogu do dyspozycji, czyli do Bożego Skarbca. Szkoda tylko, że tak mało osób decyduje się zostać Bożym niewolnikiem miłości. Każdy, kto oddał się w Bożą niewolę miłości przez niepokalaną lub w niewolę niepokalanej, ma zapewnione niebo. Trójca święta i Maryja dba o taką duszę osobiście. Trójca święta i Maryja daje impuls takiej duszy, by dobrze żyła, by nienagannie wypełniała wolę Trójcy świętej. Dam możliwość takiej duszy poznać, Jaka jest ta wola, a zwłaszcza jak tę wolę wypełnić? Chcę do tego grona zaliczyć nowe osoby, te, które dopiero słuchają słowa zachęty. Chcę, aby Boże i Maryi niewolnik dbał o rozwój swojej świętości, aby eliminował po kolei swoje wady i ułomności, by modlił się i składał Bogu swoje ofiary, posty na ile może i zdoła, na ile go stać. Ja takiej duszy dam wszystko to co potrzebne. To, co niezbędne do jej życia i działania, do realizacji Bożych Planów. To Wy jesteście moimi umiłowanymi duszami, to dla Was wiele uczynię, Wasze prośby wypełniam w pierwszej kolejności, choć nie zawsze natychmiast. Zaufajcie mi do końca, bo ja Was tak bardzo mocno kocham. Kochane dzieci światłości, miłe Mojemu Świętemu, Ojcowskiemu Sercu, tak bardzo mocno Was kocham i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do was zaufania i mnie kochali, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Pragnę, abyście się opamiętały, nie pozwoliły przejąć swojej duszy, swojego serca przez księcia tego świata, demona. Tak bardzo pragnę, abyście i wy otworzyły swoje serca na pełne moje działanie, nigdy nie hamujcie łask, które Wam tak chętnie ofiarowuję. Podejmijcie starania od wzajemnienia mojej świętej miłości. Tak bardzo chcę wam pomóc w dojściu do nieba, ale ogranicza mnie i moje święte działanie wasza wolna wola. Niech zmieni to każdy, kto jeszcze tego nie uczynił. Oddanie tych, którzy mi wszystko zawierzyli, świadczy tylko o waszej ufności do Trójce Świętej i Maryi. Wiem, że żyjąc na ziemi jesteście słabi i ułomni, dość często upadacie. Lecz nie tkwijcie w upadku, nieustannie podnoście się natychmiast i pozwólcie mi działać wewnątrz Was. Człowiek słabnie, popełnia podstawowe błędy. Nie możecie pozwolić. Na realizowanie każdej zachcianki patrzcie na wszelkie konsekwencje dokonywanych przez siebie wyborów, zanim cokolwiek zechcecie uczynić. Proście mnie o dar przewidywania zdarzeń i konsekwencji, a gdy będzie to zasadne, udzielę Wam. Wszelka akcja. Zawsze przynosi sobą reakcję. Nigdy nie będziecie wiedzieć tego, co wiem ja, ani nie zdołacie tak dokładnie, jak ja przewidzieć, bo nie jesteście Bogiem, ale zawsze mogę udzielić wam potrzebnych darów i łask. Niech każdy Polak podda się ochotnie działaniu Trójcy Świętej przez Maryję. Oddając się nie czynicie zbyt wielkiego trudu, wysiłku. To jest jedynie kwestia podjętych przez Was decyzji. Trójca Święta pragnie Polsce ofiarować wiele, wiele łask i darów Bożych, ale niestety, jest na zbyt wielu tych, którzy stawiają każdemu świętemu mojemu działaniu zacięty opór. Oddawajcie wszystko, od początku waszego istnienia, pokres wieczności do dyspozycji Trójcy Świętej przez Niepokalaną. Jak się poddacie ochotnie Bożym planom, Bożym działaniom. To jedynie Trójca Święta może zmienić błyskawicznie Wasz los, Waszą dolę, zwłaszcza Was Polaków, w Polsce i na całym świecie. Czy pozwolicie Trójcy Świętej na to? Wiele razy w licznych przekazach podawaliśmy Wam, co i jak powinniście czynić. Teraz wystarczy te wszystkie wskazówki wcielić w życie. Niestety, większość ludzi wschodu i zachodu kroczy drogami demona, a on wziął od pewnego czasu na cel Polskę. Zwłaszcza polskich kapłanów i hierarchię. Ja chcę od was waszych licznych modlitw, postów, ofiar, a to wszystko oddawajcie do dyspozycji Trójcy Świętej przez Niepokalaną. Potrzeba wiele waszego trudu i wysiłku, aby wyrwać serca kapłanów wszystkich szczebli ze szponów demona. Nie jest to łatwa walka, ale konieczna. Już teraz znacznie ważą się losy Polski i Polaków. Lecz to wy musicie podjąć swoją niezależną decyzję. Ja z utęsknieniem czekam na was i na podjętą przez was decyzję, jaką więc zechcecie podjąć. Czekam i tęsknię za wami. Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie, dlatego tak bardzo staram się o was, o wasze zbawienie. Chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili mi na działanie w was i przez was. Czy to kiedykolwiek docenicie? Ufajcie mi do końca. Nie pozwólcie, by demon was okłamywał. Nie pozwólcie się zniewolić złym duchom. Nie zniechęcajcie się jakimikolwiek trudnościami. Ja mimo wszystko, pomimo waszej krnombrności, bardzo mocno was wszystkie kocham. Czy tego nie czujecie? Czy to docenicie? Kiedy? Bóg ojciec.